Drewno i materiały drewnopochodne, tworzywa sztuczne, kompozyty polimerowe, żywice, laminaty GRP, aluminium. Lista materiałów, z którymi może pracować nasze pięcioosiowe Centrum Obróbcze Lambda GT, jest naprawdę długa, podobnie jak wachlarz jego zastosowań. Typowe zadania, w których jest wykorzystywane, to frezowanie 3D modeli odlewniczych, wytwarzanie form do termoformowania w przetwórstwie tworzyw sztucznych, praca z laminatami GRP stosowanymi przy produkcji samolotów, samochodów czy łodzi. W efekcie Lambda GT sprawdza się zarówno w ciężkich zadaniach, jak też przy obróbce wszelkiego rodzaju form i modeli 3D z materiałów miękkich i lekkich, np. pianki poliuretanowej czy styropianu. Specjalizujemy się w produkcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb obrabiarek CNC. Do tej kategorii należy też nasz flagowy produkt, czyli Centrum Obróbcze Lambda GT. Urządzenie ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie otwarta konstrukcja maszyny oraz łatwość załadunku i rozładunku stołu roboczego odgrywają dużą rolę. Wyposażone jest w podwójny portal mobilny, zapewniający tej konstrukcji bezkonkurencyjną sztywność oraz kompaktową budowę. Dzięki temu obrabiarka nie wymaga dodatkowych osłon ochronnych. Te cechy użytkowe konstrukcji mają szczególne znaczenie, zwłaszcza w przypadku bardzo dokładnych, skomplikowanych modeli wykonywanych z twardych materiałów. W urządzeniu zastosowaliśmy najnowszy, w pełni cyfrowy system sterowania numerycznego Siemensa. Z-Numeric One, kontroler PLC Simatic S7500 i napędy przekształtnikowe Synamix S120 odpowiadają za kompleksowe sterowanie maszyną, wykonywanie technologicznych programów obróbczych oraz za bezpieczeństwo pracy obrabiarki. Istotną cechą naszego rozwiązania jest jednak nie tylko precyzyjny proces obróbki zapewniany przez Lambda GT, lecz także możliwość zastosowania zaawansowanych symulacji już na etapie przygotowania programu technologicznego. Program obróbczy przygotowywany jest w oprogramowaniu CAD/CAM. W dalszej kolejności klient ma możliwość weryfikacji procesu obróbki i zachowania się maszyny dzięki symulacji w środowisku wirtualnym cyfrowego bliźniaka obrabiarki. W przypadku konieczności wprowadzenia ewentualnych poprawek do programu obróbczego, cyfrowy bliźniak daje możliwość dokładnej, zdalnej symulacji poprawności działania oraz zmian w programie. Biorąc pod uwagę charakterystykę produktów i rozwiązań, firma Fanum oferuje swoim klientom maszyny innowacyjne, zadaniowe, często szyte na miarę. Dlatego na etapie prototypowania i wdrożenia maszyny pięcioosiowej Lambda GT, która stoi za mną, wykorzystaliśmy możliwości, jakie daje cyfrowy bliźniak obrabiarki CNC. Zapewnia on pełne wirtualne odwzorowanie działania rzeczywistego systemu sterowania numerycznego Synumeric One, działania sterownika PLC, układów napędowych, panelu operatorskiego, jak też urządzeń peryferyjnych wspierających pracę obrabiarki. Platforma bliźniaka cyfrowego Create My Virtual Machine skraca diametralnie czas wdrożenia maszyny. Pozwala wychwycić błędy na wczesnym etapie, na każdym poziomie, zmniejszając tym samym koszty wdrożenia. Co ważne, nie ma potrzeby budowy kosztownego prototypu, bo stopień odwzorowania maszyny w wirtualnym środowisku jest niemal 100%. Zastosowanie cyfrowego bliźniaka i układu sterowania Siemensa One otworzyło przed nami drzwi do bardzo wielu nowych projektów z takich branż jak przemysł motoryzacyjny i lotniczy. Podobnie jak nasze urządzenia, również jakość komponentów Siemensa, łatwość dostępu do części zamiennych oraz profesjonalnego wsparcia technicznego stoją na najwyższym światowym poziomie.